potrzebna jest czyjaś pasja. Ja chciałam jeszcze jedną osobę Państwu przedstawić, która z tym pomysłem kilka miesięcy temu do mnie przyszła i powiedziała, ja to zrobię. Małgosia Łaszuk, schowana tam z tyłu. Ja proponuję wielkie brawa Panu Małgosiu. Jesteśmy bardzo dumni z jej ostatniego sukcesu. Naprawdę to tak była radosna wiadomość, taka budująca. No i Małgosia ostatniego słowa nie powiedziała na pewno. Ja myślę, że teraz będzie zbierać do swojej kolekcji trochę inne maratony, na przykład Boston. I to właśnie z tego pomysłu, z jej współpracy z Fundacją ProActive, że rodził się pomysł, aby właśnie w Świdnicy zorganizować półmaraton, aby ten tak coraz bardziej popularny sport, z czego bardzo się cieszę, czyli bieganie, również propagować w Świdnicy, aby tych wszystkich, którzy już biegają, móc w jakiś sposób znobilitować tym, że mogą w Świdnicy pobiec w tak fajnej, zorganizowanej imprezie. No nie ukrywamy, że ma to też aspekt promocyjny. O Świdnicy jest mowa we wszystkich tych kręgach, gdzie ludzie biegają. Zresztą widać po ilości zgłoszeń, po osobach, które już zadeklarowały swoją chęć, że no był to strzał w dziesiątkę. Także ja oficjalnie dziękuję serdecznie Małgosi za pomysł, za to, że nas wszystkich tym zaraziła, za to, że zaraziła fundację, za to, że zaraziła sponsora, z czego bardzo, bardzo się cieszymy. Cieszymy się też ze współpracy z panią wójt, z panem starostą, dlatego że dzięki temu ta impreza wychodzi poza Świdnicę, jest przez to ciekawsza, bardziej atrakcyjna, a uczestnicy będą mieli okazję poznać nie tylko miasto, ale i piękne okolice. No myślę, że będzie to naprawdę wielkie wydarzenie, które będziemy chcieli corocznie powtarzać.